Jakie piękne nenufary. Szkoda, że nie można się do nich dostać, powiedziała Barbara w filmie Noce i Dnie. Józef wszedł do stawu i nazrywał przepiękne naręcze białych nenufarów dla Barbary, ale tutaj zrywać nie będziemy, ponieważ staw jest głęboki. Ma głębokość około 2 metrów i żaden Józef ani Franciszek nie będzie tutaj ryzykował swoim życiem, żeby nazbierać te przepiękne kwiaty, a one nie są absolutnie do zrywania. One są do podziwiania i jako ozdoba przepiękna, cudowne, zwane też liliami wodnymi. W ogrodzie wciąż dużo pracy. Ja zbieram nasiona roślin jednorocznych, które już przekwitły i zawiązały nasiona. Tutaj jest krokosz barwierski. Mogłabym go wyciąć, ale go nie wytnę, ponieważ musi troszeczkę jeszcze zasnąć. I będę wyciągała po kolei wszystkie nasionka, jak najwięcej, ponieważ może się tak zdarzyć, że niektóre będą troszeczkę wilgotne i nie wykiełkują, dlatego lepiej jest zebrać więcej tych nasion. A nasionka wychodzą tutaj naprawdę bez problemu. Najlepiej zbierać jest nasiona, jeżeli przez kilka wcześniejszych dni nie padało i oczywiście tak wczesne godziny popołudniowe, żeby już nie było rosy, żeby słoneczko przyświecało, żeby obeschły nasionka nie były mokre i wilgotne. Na schodach tarasowych rosną koleusy w doniczkach i fuksji. Ja poucinałam wierzchołki koleusów, włożyłam do słoiczka z wodą i jak tutaj Państwo już widzicie, są korzenie. Koleusy wypuściły korzenie, więc będę musiała przygotować doniczkę z ziemią kompostową i posadzę koleusy. I mam nadzieję, że będą pięknie rosły, ponieważ zamarzyło mi się w przyszłym roku wykorzystanie koleusów na płócienistej rabacie. I oczywiście będę potrzebowała troszeczkę tych koleusów więcej. A jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się przezimować, bo kiedyś, jak pamiętam, mieszkaliśmy jeszcze w mieszkaniu w Nowym Sączu. Miałam bardzo dużo doniczkowych roślin i między innymi właśnie koleusy. My nazywaliśmy je po prostu pokrzywkami, ponieważ liście są bardzo podobne do pokrzywki. Super, że wypuściły korzenie, ale z tego co wiem, to one zawsze łatwo się ukorzeniały. No dobrze, skoro koleusy wypuściły korzenie, nie wiem czy wszystkie, ale zaraz się o tym przekonamy, i będę je sadziła do doniczek. Te, które nie wypuściły jeszcze korzeni, jeszcze tutaj posiedzą w tym słoiczku, a póki co do doniczek powkładam kawałki rozbitych ceramicznych i glinianych donic, po to, żeby tutaj woda nie stała, żeby korzenie miały dostęp do powietrza i oczywiście, żeby ta woda z łatwością tutaj spływała. Może najpierw przygotuję sobie dwie większe. Mam ziemię kompostową, ale ta ziemia nie jest tutaj przesiana. Ja używam takiej ziemi nieprzesianej i gdyby to były nasionka, to oczywiście lepiej jest ziemię kompostową przesiać, ponieważ za duże części spowodowałyby, że nasionka mogłyby nie wykiełkować albo kiełkowałyby po prostu źle. Natomiast jeżeli chodzi o sadzonki, to niczym to nie przeszkadza. Jakiś śmieć się zaplątał, trzeba wyrzucić.
większe gałązki powyrzucałam i teraz szukam, która gałązka koleusa wypuściła już korzenie. Ta, ten, a te tutaj jeszcze nie, czyli okazuje się, że dwa wypuściły, a dwa nie wypuściły, ale mają tutaj maleńkie, więc jeszcze wracają do słoika. Będziemy ukorzeniać tylko dzisiaj dwie sadzonki koleusa. Akurat tak się złożyło, że są to dwie różne odmiany. Nie mam żadnego patyczka, żeby sobie tutaj zrobić dziurkę, więc posłużę się tym kawałkiem po rozbitej donicy glinianej i włożę tutaj sadzonkę. Trzeba docisnąć. Nasypię perlitu i też podociskam. I oczywiście trzeba koniecznie podlać. I teraz zrobię drugą sadzonkę, a pozostałe będą musiały jeszcze troszeczkę poczekać, ponieważ nie mają wystarczająco dużych korzeni. Takie większe kawałki ziemi, bo też nie. Która tutaj była? Chyba ta. Tak, ta. O, ta już ma. Może nie takie duże jak tamta sadzonka, ale też są na tyle duże, że można posadzić. Ugniatam ziemię. Można jeszcze troszeczkę oczywiście ziemi dosypać. Nie za dużo, tak żeby przy podlewaniu ta woda się jednak nie wylewała. No i oczywiście tutaj perlit. I mam już gotowe dwie sadzonki koleusa.